Mimo dofinansowania ze strony powiatu, sytuacja szpitala powiatowego w Golubiu-Dobrzynie nie uległa poprawie. Wystąpiły liczne nieprawidłowości w zarządzaniu placówką, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań oraz brak właściwego nadzoru ze strony starostwa. Kontrolerzy wskazali na ryzyko upadłości szpitala w przypadku zaciągania kolejnych kredytów. W odpowiedzi na zaniedbania, NIK sformułowała szereg zaleceń oraz złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczy.